Siemano wszystkim, z tej strony niekto inny jak kod no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o nowej aktualizacji. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat nadchodzącej aktualizacji 20.50, która zostanie wprowadzona do gry Fortnite już za kilka dni, a wraz z jej dodaniem do gry gracze poznają ogrom bardzo ciekawych informacji na temat nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym oraz kilka innych nowości, które dzisiaj wam przedstawię. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga, 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też o sobie z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczęście tę łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy to jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić opeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod miga 2 w sklepie, a w w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. No a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, już dokładnie w najbliższy wtorek, 28 lutego, do gry Fortnite w końcu po tych ostatnich tygodniach zostanie wprowadzona kolejna wielka, a zarazem ostatnia aktualizacja tego sezonu z pełną listą mega ciekawych zmian i oczywiście nowości. Aktualizacja ta będzie miała oznaczenie w grze 20.50, i skoro jest ona tą ostatnią aktualizacją tego sezonu, to będzie miała ona za zadanie wprowadzić ostateczne zmiany tego obecnego nam sezonu pierwszego. Jak i zarazem wstępne zmiany jakie pojawią się w kolejnym i już sezonie drugim. Zanim jednak przejdziemy do tego, co wprowadzi ta aktualizacja, wypadałoby powiedzieć, ile będzie ona dokładnie ważyła, i ja osobiście stawiam, że będzie tak jak przy tej poprzedniej aktualizacji, czyli w okolicach od 2 do maksymalnie 5 GB na każdej jednej platformie. No i teraz po tym krótkim wstępie możemy już przejść do zmian i nowości jakie pojawią się w grze, zaraz po wprowadzeniu tej aktualizacji, i na samym początku pod lupę zabierzemy sobie to, co pojawi się w temacie sezonu drugiego, bo jest tego naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Pierwsza rzecz, jaka powinna, i tutaj podkreślam, powinna pojawić się po tej aktualizacji w temacie nowego sezonu, to nic innego jak skin oraz pozostałe przedmioty na nowy zestaw startowy, który będzie miał swoją premierę w przeciągu dwóch tygodni od startu nowego sezonu drugiego. W ostatnich sezonach Fortnite za każdym razem, gdy wprowadzał w danym sezonie ostatnią aktualizację, dodawał też do plików gry skina oraz jego pozostałe przedmioty do zestawu startowego i wtedy gracze poznają tak naprawdę pierwszego skina, jaki będzie w nowym sezonie. To jednak nie jedyna informacja, jaka pojawi się w grze w temacie nowego sezonu, ponieważ poza skinem nowego zestawu startowego w plikach gry pojawią się kolejne ...informacje, które potwierdzą naszą ostatnią teorię na temat mapy oraz oczywiście skinów karnetu bojowego. Dlatego też aktualizacja ta będzie ważna dla osób, które chcą jak najszybciej poznać nawet wstępne informacje na temat kolejnego sezonu drugiego, ponieważ po niej będzie mnóstwo takich informacji, lecz pojawią się jeszcze jedne, bardzo ciekawe informacje. A dokładniej, poza informacjami na temat zmian i nowości w sezonie drugim, gracze poznają też na czym będzie polegał nowy sezon, ponieważ wraz z tą aktualizacją do gry zostanie dodany ostatni tydzień zadań fabularnych, czyli oczywiście zadań zaprzysiężonych. Dzięki tym zadaniom... Gracze w końcu rozszyfrują, na czym będzie polegała obecna fabuła tego rozdziału czwartego i dowiedzą się, o co my gracze będziemy walczyć w kolejnym sezonie. Bo na teraz wiemy, że pojawi się tylko i wyłącznie bezkształtny obserwator z bramy szczeliny. Poza tym jednak dostaniemy informacje od Tosi, czy udało jej się uratować naukowca i pozostałych z siódemki. Tak więc, jak widać, będzie to jedna z ważniejszych aktualizacji pod względem informacji na nowy sezon drugi, jak i informacji odnośnie wielkiego wydarzenia. Tak jeszcze dodam tutaj, że jeżeli interesuje Was temat fabuły obecnego rozdziału czwartego, eventu i sezonu drugiego, to polecam sobie zobaczyć wszystkie odcinki na kanale z tytułem Event opublikowany w tym sezonie, a na pewno poznacie wszystkie ważne szczegóły. Teraz jednak przejdziemy sobie już do pozostałych zmian, jakie zostaną wprowadzone wraz z wprowadzeniem tej aktualizacji, bo zmiany w temacie nowego sezonu oraz eventu to nie jedyne rzeczy, jakie zostaną wprowadzone do gry, bo są oczywiście jeszcze darmowe nagrody. Tak dokładnie, zaraz po starcie tej najnowszej aktualizacji w grze ma pojawić się kolejna współpraca, tym razem Fortnite'a wraz z filmem Creed 3, o której wspomniałem wam na moim filmie kilka dni temu i ma ona się rozpocząć wraz ze startem tej oto aktualizacji w grze że W ostatnich dniach informowali gracze, że w plikach gry znajduje się pewien plik z wyzwaniami, który niedawno został zaaktualizowany na plik o nazwie CritQuest, Quest, co wprost nawiązuje do nowego filmu, który będzie miał premierę dokładnie 3 marca. Tak więc nie wiem, czy współpraca ta wystartuje zaraz po tej aktualizacji, lecz plany na nią są, i albo będzie ona miała swoją premierę jeszcze w tym sezonie, a jak nie w tym sezonie teraz, to w kolejnym sezonie drugim rozdziału czwartego, lecz to wszystko nie jest jeszcze pewne. No i przechodząc dalej, to poza darmowymi nagrodami, które pojawią się z okazji tej współpracy, gracze dostaną jeszcze jakieś dodatkowe przedmioty kosmetyczne, które będą do kupienia w sklepie z przedmiotami za fałdolce, a do tego na wyspie może pojawić się kilka bardzo ciekawych i pojedynczych zmian. Nie wiemy jeszcze jak wielka będzie ta współpraca, lecz na pewno nie będzie ona większym wydarzeniem niż te wydarzenie Mozglanted, które jest obecnie w grze i spodziewajcie się kilku małych nagród, kilku skinów w sklepie oraz możliwych zmian na wyspie w Fortnite. No i tutaj, jak już nawiązałem do wydarzenia Mozglanted, to przypominam, że wraz z tą aktualizacją całe te wydarzenie znika z gry i gracze nie będą mogli już wykonywać zadań na darmowe nagrody, w tym nagrody, które pojawiły się na stronie internetowej Dlatego też radzę wam wszystkim pośpieszyć się, ponieważ czasu zostało naprawdę bardzo mało, a wyzwania te może są łatwe, ale jest ich tam naprawdę bardzo dużo, więc wbijajcie do gry, wykonujcie zadania i odbierajcie nagrody, bo są one naprawdę mega i to mega fajne. Dodam, że z gry wraz z tą aktualizacją zostaną wycofane wszystkie, ale to dosłownie wszystkie stare bronie, jakie zostały przywrócone do gry po ostatniej aktualizacji z okazji tego eventu Most Antet wraz z to ciekawe skarbcami oraz kartami i miejmy nadzieję, że wrócą jeszcze one kiedyś do gry. No i kolejne nagrody, jakie pojawią się po tej aktualizacji to nic innego jak... Darmowe nagrody z ukrytego skina karnetu bojowego, czyli Geralta z Rivii i wraz z tą aktualizacją, wszyscy posiadacze obecnego karnetu bojowego będą mogli je odebrać całkowicie za darmo. Nie wiemy dokładnie, jakie będą to przedmioty, lecz spodziewałbym się na waszym miejscu lotni konia, która była na zwiastunie tego sezonu, jakichś jemotek 2D, stylu dodatkowego do skina Geralta z Rivii, może jakiegoś plecaka albo kilofa i takich innych pojedynczych nagród do jego skórki. Na pewno jednak nie będą to lepsze nagrody niż w tej pierwszej karcie, tak więc nie nastawiajcie się na takie potężne darmowe nagrody. I jak zawsze dodam, że Fortnite może do do plików gry jakieś kolejne nagrody, jakie pojawią się w grze po jej starcie. No i dodam tutaj, że Fortnite na pewno dodaje jeszcze jakieś inne darmowe nagrody, które poznamy dopiero po samym starcie aktualizacji, to dobrze wiecie, bo od startu obecnego nam rozdziału czwartego po każdej dużej aktualizacji pojawiały się jakieś darmowe nagrody dla wszystkich graczy. Kolejna nowość, jaka zawita do gry wraz z startem nowej aktualizacji, to oczywiście kolejna partia pojedynczych zmian na wyspie, które pojawią się wraz z jej dodaniem, i do tego mowa tutaj również o nowych broniach i innych przedmiotach na wyspie. Nie mam pojęcia, jakie dokładnie będą to nowe. Ponieważ Fortnite zawsze zaskakuje nas swoimi pomysłami i tym, co ogólnie wprowadza do gry, więc w tym temacie ciężko jest mi coś powiedzieć, ponieważ nie wiemy, co dokładnie trafi do Fortnite'a. Tak czy inaczej, na pewno coś zostanie wprowadzone w tym temacie, więc wyczekujcie zmian na wyspie i zmian w temacie broni i albo będzie to jakieś totalne nowe bronie, albo Fortnite zów postanowi przywrócić jakieś stare bronie na wyspę. Ostatnia z takich standardowych nowości, jaka pojawi się w grze po tej aktualizacji, to kolejna partia nowych przedmiotów kosmetycznych, które zostaną dodane do sklepu z przedmiotami jeszcze w tym obecnym sezonie pierwszym, jak i na początku nowego sezonu drugiego. Tak jak właśnie mówiłem na początku, Fortnite w ostatnich aktualizacjach sezonu bardzo często dodaje skiny i przedmioty kosmetyczne, jakie już pojawiają się w kolejnym sezonie, więc i tutaj jest na to szansa, a tym bardziej z tym nowym zestawem startowym, o którym mówiłem na samym początku. No i dodam tutaj oczywiście, że Fortnite tak zawsze po każdej dużej aktualizacji usunie wszystkie błędy, które są obecnie w grze i miejmy nadzieję, że nie pojawią się żadne nowe, bo w ostatnim czasie jest ich coraz to mniej, tak więc bardzo mocno na plus dla całego Fortnite'a. No i pamiętajcie jednak, że poza tymi wszystkimi nowościami i zmianami, jakie ja przedstawiłem wam w tym w filmie w grze pojawi się jeszcze ogrom innych zmian i nowości, których nie znamy i Fortnite jak zawsze zaskoczy wszystkich graczy wszystkimi nowymi zmianami. Nie wiemy jakie one będą dokładnie, ponieważ poznamy je dopiero podczas przerwy technicznej i mam nadzieję, że coś zostanie wprowadzone ciekawego na koniec tego sezonu, bo poza wydarzeniem Most Wanted i świętami nic w tym sezonie nie było. No i dodam tutaj, że jeżeli w internecie pojawią się jeszcze jakieś ciekawe informacje bądź jeżeli po aktualizacji pojawią się jakieś mega ciekawe informacje to od razu postaram was się o nich poinformować, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na pewno niczego nie przegapicie, bo filmy się. Pojawiają się tutaj dosłownie każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy, pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga, 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich obecnie znanych nam informacjach na temat nadchodzącego. Nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym oraz która z tych wszystkich informacji, według Waszego uznania, jest najciekawsza. A ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na liveie około godziny 19.00. Yo!